Cześć, dzień dobry Wam. Tutaj Ziggy z Teksasu. Nadaję ze Spring Branch, które leży nieco na północ od dużego miasta w Teksasie, zwanego San Antonio. Mamy dzisiaj już piątek, 13 maja. Piękna data. Lubicie trzynastki? Ja dzisiaj przygotowałem specjalną audycję. To nie mógł być live, a chcę pomówić o oddzieleniu i o iluzji, a tak naprawdę o naszej niepewności, kim jesteśmy, czym jesteśmy, gdzie jesteśmy, jakie są nasze cele w życiu. Nazwałbym to wirusem niepewności i zaczerpnąłem to powiedzenie z jednego z satsangów, który właśnie niby przypadkiem obejrzałem. Więc chciałbym z Wami na ten temat porozmawiać i bardzo bym pragnął, żebyście napisali do mnie w komentarzach albo w mailach, jakie Wy macie zdanie na ten temat. O czym myślę, mówiąc te słowa? Wiesz, myślisz, że Ty jesteś kimś oddzielonym, osobnym. Myślisz, że jesteś oddzielony od świata? Ty to ty. Albo że świat jest oddzielony od ciebie. Że tak naprawdę ty jesteś tu, a świat jest tam. Czyli jest to oddzielenie. I wiesz, nie ma w tym nic dziwnego. Ja też tak mam. Albo miałem. I wiesz, i teraz bardzo bym prosił Ciebie, niezależnie od tego, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, spróbuj to poczuć. Jak to czujesz? Zapytaj sam siebie, sama siebie, czy wierzysz w to, w tą ideę, że jesteś kimś osobnym, jesteś oddzielonym. I wiesz, jeśli poczujesz, że wierzysz, nie miej z tym problemu. Jeśli poczujesz, że nie wierzysz, też, proszę, nie miej z tym problemu. Ale spróbuj to poczuć. Jak czujesz? Czy jesteś czymś osobnym w tym wszechświecie, tu na Ziemi? Zadaj sobie pytanie, co czujesz, kiedy myślisz o sobie ja? Ja. Tak jak ja Ziggy. Nie wiem, ja Dorota, ja Grażyna, ja Tadeusz, ja Zenek. Co czujesz, kiedy myślisz o sobie ja? I spróbuj przez chwilę poobserwować swoje myśli. Gdzie one poleciały, kiedy mówisz o sobie ja? No, ja ci powiem, co ja poczułem. Ja musiałbym zejść i jeszcze skończyć moje prace na dworze. Ja powinienem pójść za chwilę i zagotować wodę, żeby napić się czegoś gorącego. Ja chciałbym zrobić to i to. Ja chciałbym odpocząć. Ja chciałbym przeczytać książkę. Ja. I to jest normalne. Kiedy się urodziłeś, ja też, to otrzymałeś, ja też, taki filtr oddzielenia. On nam został przydzielony, ten filtr oddzielności, takiego samoistnienia. Ten filtr został nałożony na nasze prawdziwe ja. Inaczej po prostu nie mógłbyś w tym świecie funkcjonować. Nie dałoby się. Z takiego właśnie oddzielenia jest zbudowana cała twoja psychika. Ja jestem. To ona jest istotą właśnie tego oddzielenia, tej idei. I ja poszukuję. Od narodzin aż prawie do śmierci poszukujemy. Chyba nie ma na tym świecie nikogo, tak myślę, że chyba nie ma nikogo, kogo by to nie dotyczyło, to poszukiwanie. Wszyscy poszukujemy. I wielcy mówcy, i aktorzy, prominentni ludzie, i filozofowie,
ale i zwykli zjadacze chleba, ludzie, którzy ciężko pracują, mają chwile, w których się zastanawiają, co jest istotą życia, czego poszukujemy. I ja myślę, że nie ma nikogo takiego na świecie, kto nie szuka. Każdy z nas szuka. Jednak czy to ograniczenie, ten filtr oddzielenia nas ogranicza, czy ogranicza ciebie? Czy czujesz się przez to ograniczony? Ja wiem, że miałem takie momenty w życiu, kiedy tak właśnie myślałem. Że nie chcę tego filtra, bo on mnie ogranicza. Ale wiesz, dzisiaj doszedłem do wniosku, że nie. Bo to nie jest stan absolutnie bezwarunkowy. Czyli taki, że on musi być do końca mojego życia. To oddzielenie, to poczucie oddzielenia. Człowiek żyje jakiś czas i żyje jak w hipnozie. Jest taką małą cząsteczką całości istnienia, która uwierzyła, że oddzieliła się od reszty. Kiedy się rodzimy, to ponieważ nie mamy żadnej pewności, wierzymy tylko, że my jesteśmy oddzieleni od wszystkich innych i od wszystkiego innego. Ogranicza nas nasza skóra, nasze ciało, czasami coś więcej, to co przypisujemy sobie, czyli nasz pokój, nasz dom, nasze mieszkanie, czasem nasza rodzina, ale w rodzinie też czujemy się, bardzo często czujemy się oddzieleni. I kluczem tutaj jest słowo uwierzyliśmy. Tak naprawdę nie jesteś oddzielony od reszty. To tylko twoja wiara, twoja, moja wiara w tą iluzję, to przeświadczenie wytworzyła. Wiara. Tu nie ma nic namacalnego. Ale ta iluzja oddzielenia też była nam wszystkim potrzebna. Tobie, mnie, wszystkim. Ona jest po prostu częścią doświadczania. Nie moglibyśmy doświadczać tego życia, gdybyśmy nie byli oddzieleni. Ja jestem przekonany, że doświadczanie tutaj na Ziemi, bo tylko tutaj panują tak doskonałe warunki do stworzenia tej iluzji, jest nam niezbędne, konieczne. Tylko na Ziemi panują tak idealne warunki do pełnego oddzielenia, że daliśmy się tej iluzji zwieść, uwierzyliśmy w nią i tak się czujemy, oddzieleni. Ale słuchaj, taki jest plan wszechświata. Możesz powiedzieć plan Boga, plan Stwórcy, plan źródła, plan wszechświata. Jak chcesz, tak to nazwij. Taki jest plan. I ty i ja wiedzieliśmy o tym, że jest taki plan. Wiedzieliśmy o tym planie. I o tym, że ta iluzja oddzielenia będzie bardzo mocna. My o tym wiedzieliśmy. Zostaliśmy o tym uprzedzeni. Co więcej, my to zaplanowaliśmy. Ale posłuchaj, co jest ważne. Co innego wiedzieć, że tak będzie, a co innego doświadczyć tej iluzji. Rozumiesz teraz? To tak samo jak wiesz o tym, że twój dom na planie będzie wyglądał tak, 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 tak i tak. I tu będzie łazienka, tam będzie duży pokój, salon. Tutaj będą pokoje dla dzieci, tam jeszcze jakiś pokój do zabawy. Ale co innego, kiedy go wybudujesz i poczujesz, doświadczysz go, dotkniesz, powąchasz, przeżyjesz w nim chwilę. To zupełnie dwa odrębne stany. A więc wiedzieliśmy o tym, że będzie trudno, ale
nie doświadczyliśmy tego, doświadczamy dopiero teraz. I prosiłbym cię teraz, żebyś pomyślał przez chwilę o tym, dlaczego tęsknisz, dlaczego znakomita większość ludzi, bo myślę, że nie wszyscy, ale znakomita większość, za czymś tęskni. Jeszcze ja nagrałem niedawno film, który mam nadzieję YouTube mi odblokuje, pod tytułem Pustka, w której mój widz, czytelnik podzielił się z nami słowami o tęsknocie, uczuciem tęsknoty, takiej nieokreślonej tęsknoty. Czy też tak masz jak ja, że ta tęsknota jest taka nieokreślona, że tęsknisz? Nie wiesz tak naprawdę za czym, ale to jest coś bardzo ważnego, bo towarzyszy ci to przez prawie całe twoje życie. Wielu z was pisze do mnie, że tak właśnie ma. Napiszcie, ci, którzy nie mieli okazji, czy też tak macie. Tęsknota. I no właśnie. Witaj w klubie stęsknionych, powiedziałbym. Chciałbym taki klub założyć. Więcej, ja bym go nazwał klubem stęsknionych i pragnących powrotu. I pragnących tego, by tęsknota się skończyła. O czym myślę? W planie wszechświata jest to oddzielenie po to, byś zatęsknił za powrotem do jedności. Kiedy czujesz się oddzielony, to tęsknisz właśnie za tą jednością. Ja to odkryłem w sobie lata temu, że ta moja tęsknota, jeszcze pamiętasz, ja to opowiadałem już nie raz u siebie, ta moja dziecięca tęsknota za czymś nieokreślonym, to wysiadywanie na dachu szopki i tęsknota, to po latach odkryłem, że to jest tęsknota za powrotem do jedności. I to, że dlatego, że jestem tutaj na kanale i bardzo mnie raduje być z wami, rozmawiać z wami, to właśnie to, że ja czuję, że spełniam swoje marzenie bycia razem z wami w jedności. Tak to czuję. Lecz jeśli już wiesz, że to oddzielenie to tylko iluzja, to jest tym super dobra wiadomość. Słuchajcie, nie jesteś oddzielony. Jesteś cały czas w jedności. My jesteśmy jednym, ty i ja. I jesteśmy w jedności z Bogiem, źródłem, stwórcą, wszechświatem. Jak chcesz to nazwać, tak to nazwij. Ale jesteśmy jednością. On jest nami, my jesteśmy nim. I to dlatego potrafisz tak tęsknić. Bo masz do czego. To jest nasza podróż. To oddzielenie. I ona musi się odbyć. Nie ma ucieczki przed nią. Wszyscy, którzy poczuli oddzielenie, separację i zatęsknili, powrócą z tej podróży do źródła. Tego jestem pewny. Wszyscy. Więc nie martw się. Żyj w pokoju. Obecny czas bardzo, bardzo nam to uświadamia. Zadajemy trudne i bardzo istotne dla nas pytania. Wielu te sprawy mogą się wydawać odległe, mistyczne, te sprawy, o których mówię w tej chwili. Ale dla wielu stały się nie tylko istotne, ale też intuicyjnie bardzo jasne. To, że nie ma oddzielenia. Wielu już odnalazło to. Witajcie w klubie. Kiedy utożsamiasz się jednak z twoim umysłem, to uczysz się tylko poprzez chłodną kalkulację. Książki, internet,
telewizję i wypełniasz głowę, ja bym to nazwał, to jest takie wypełnianie głowy plastikiem, czymś sztucznym. Tak jak wypełnia się paczkę do wysyłki, taką pianką, wiesz, takim groszkiem styropianem, aby przesyłka, bardzo ważna przesyłka, nie uległa uszkodzeniu. Więc kiedy napełniasz umysł tą pianką, tym plastikiem, to poczuj, że to nie jest najważniejsza część twojej przesyłki. Ta reszta, ta najważniejsza część jest głębiej. Pianka, wypełniacz, śmieci. Umysł to kocha, takie wypełnianie. Ja też to lubię. Kolejna książka. Kocham książki, lubię czytać. Właśnie dostałem paczkę z książkami, bardzo dziękuję, z Indigo Book. No i muszę wam powiedzieć, że na pewno będą kolejne audycje, dlatego że już się zafascynowałem niektórymi. Ale ważne, żeby nie odejść od tego poczucia, że już nie jesteśmy oddzieleni i że nie ma ważniejszej chyba w tej chwili sprawy niż zobaczyć, że informacja nie jest wiedzą. Informacja jest wypełniaczem. Bo co zrobisz, kiedy dostaniesz dwie sprzeczne ze sobą informacje? Co zrobisz, kiedy dostajesz dwie sprzeczne informacje na ten sam temat? Jedna informacja ci mówi, że ta rzecz z pewnością jest taka, a druga informacja mówi, nie, bo ta rzecz z pewnością jest taka. To teraz zastanów się, jaka jest twoja wiedza na ten temat? Czy ty wiesz? Tutaj chcę jako przykład podać już w tej chwili stały temat, czy Ziemia jest kulą, czy płaska. Masz dwie informacje. Ja też, że jest kulą i że jest płaska. Być może będą jeszcze jakieś inne wersje tych dwóch głównych. Ale czy ta informacja cię posunęła do tego, że masz wiedzę? Ta wiedza nie weźmie się z tej informacji, bo tak naprawdę nie wiesz. Wiedza jest w tobie. Ty jesteś wiedzą. Aby mieć wiedzę, musisz najpierw wiedzieć, kim ty jesteś, kim ja jestem. Musisz wiedzieć o sobie, kim jesteś. To jest najważniejsza część naszej wiedzy. Bez tego tak naprawdę masz tylko wyuczoną niewiedzę. Wyuczoną, bo zaczerpnąłeś to z zewnętrznych informacji i, śmiem powiedzieć, niewiedzę. Bo tak naprawdę nie wiesz, czy ta informacja jest prawdziwa. My ciągle posuwamy się po omacku. Kiedy ja na kanale przekazuję informacje, to po to, ażebyś wątpił i sprawdzał, i dociekał, i poczuł, co z nich może być twoją wiedzą. Inaczej będziesz żył w schizofrenii. A kiedy już poczujesz, przyjmij ją. Odkryj, kim ty jesteś. Kim jesteś naprawdę. Odkryj wiedzę, jaka jest w tobie. Bo prawdziwa wiedza jest w tobie, nie na zewnątrz. Prawdziwa wiedza nie pochodzi z informacji. Choć informacje mogą być w tym pomocne. Zacząłem od tego, że mamy dziś taki wirus niepewności.
bo nie jesteśmy pewni, kim jesteśmy. I ten wirus jest zaraźliwy. Uważaj na to. Zacznij być pewnym siebie. Pewnym tego, że bierzesz udział w największym spektaklu wszechświata, jaki grano. A ty, jak i każdy z nas, gra główną rolę, jaką powierzył nam Stwórca, Bóg, źródło, wszechświat. Nazwij to jak chcesz. Gramy główne role. I to jest ekscytujące. Cała reszta planu dzisiejszego świata ziemskiego wobec tego jest miałka i nieważna. Pamiętaj, że jesteś wieczną istotą, która jest jednością ze wszystkim. Odkryj to, że jesteśmy wszyscy jednym, jak krople wody we wszechoceanie. Tworzymy ten wszechocean. Wszyscy jesteśmy jednym, mimo że tworzymy osobne krople. No i wtedy poczuj to, że wtedy znika lęk. Znika, bo czujesz już pewnie tak jak ja, jak jesteśmy potężni. Jak jesteśmy wielcy. Jak potrafimy kruszyć skały. I skamieniałe serca też. Jesteśmy wielcy. I wiesz, że te krople brudu, które znalazły się tu razem z nami, też są częścią oceanu. Chciałbym, żebyś napisał, co poczułeś po tym poranniku. Na koniec powiem, że chciałem to przeczytać, co napisałem, dlatego, że poczułem, że to jest ważne właśnie w tym momencie, w tej chwili, w tym momencie naszego życia na tym kanale. Ale jednocześnie chciałem powiedzieć, że jeśli masz inne zdanie na ten temat, napisz do mnie. Bardzo, bardzo chciałbym z Tobą na ten temat porozmawiać. Kochani, to tyle dziś. Trzymajcie się. Życzę Wam superowego weekendu. Życzę Wam, żebyście odwiedzali przyrodę i popatrzyli na nią innymi oczami. Takimi właśnie, jakbyście byli jednym z tą przyrodą. Wszystko jest jednym. Zobaczcie każdą kroplę wody, rosy, każdą trawę, źdźbło, każdego robaczka, każde zwierzę, każdego człowieka na ulicy. Nawet tych, którzy dziś stoją po tak zwanej drugiej stronie bariery, że wszyscy jesteśmy jednym. Kocham Was, trzymajcie się. Do następnego porannika. Cześć.